oddaliśmy pole Lipskowi. Lipsk nie był tak mocną imprezą, jak jest w tej chwili. Oczywiście przyczyn jest wiele, ale jedną z nich jest słabość targów warszawskich. Naszą słabością tutaj, i zgodzę się z panem, jest brak dobrych terenów wystawienniczych. Jednak to, tu odpowiadam na niezadane pytanie, dlaczego organizujemy targi również w Pałacu Kultury. No, mianowicie dlatego, że nie ma miejsca na terenie Warszawy, w którym moglibyśmy na taką skalę, z taką ilością imprez towarzyszących na terenie targowym zorganizować. Ani Torwar, ani teren Expo, ani tereny wystawiennicze na Marsa, no nie odpowiadają tym oczekiwaniom. Albo jest tam zbyt trudny dojazd, albo za mała ilość pomieszczeń na imprezy towarzyszące. Więc póki co, póki nie zburzyliśmy Pałacu Kultury, jest to właściwie jedyne miejsce, w którym na taką skalę imprezę możemy zorganizować. I oczywiście jest to barierą, i zgadzam się, barierą dla nas i dla pana w organizacji bardzo dużej imprezy, bo limituje nas ilość wejść, prawda, czy możliwości ustawienia stoisk w pałacu. Przykro mi, że pani prezes twierdzi bezpodstawnie, że ja nie publikuję, nie informuję na temat ilości wystawców metrów. Jest to co rok publikowane. Jeśli mogę skończyć. Co rok są informacje przekazywane na konferencjach prasowych, w materiałach targowych, na stronach internetowych i po prostu to twierdzenie jest zupełnie bezpodstawne. Nie wiem, dlaczego jakiś tak, taką metodę państwo przyjęliście, żeby obmawiać bezpodstawnie Arspolony, mimo ewidentnych faktów, tak jak ten przykład. Jeśli pani mówi o weryfikacji, to przepraszam, przez kogo? Nie ma takiego systemu, który by weryfikował firmy organizujące targi. W związku z tym po prostu nie wiem, o czym pani mówi. Mogę się domyślać, że chodzi o jakieś stowarzyszenia branżowe czy jakieś izby gospodarcze, ale to są wewnętrzne procedury poszczególnych izb, które sobie ustalają swoje zasady. Arspolona należy do Warszawskiej Korporacji Targowej i tam nie ma takich systemów. Poza tym jako wydawca i osoba, która od lat uczestniczyła w międzynarodowych targach książki, w ten czy w inny sposób, ma pani możliwość organoleptycznie stwierdzenia, ile jest stoisk, ile jest wydawców i że jest ich dużo ponad 400, i że jest 30 krajów reprezentowanych przez bardzo wielu poważnych wydawców, że jest bardzo dużo agentów, że te targi są wizytówką, przynajmniej były wizytówką kraju, to co państwo teraz niszczycie. I nie da się uciec od faktów, że niszczycie to we własnym, krótko pomyślanym interesie. Oczywiście ja mogę rozumieć, mamy wolność gospodarczą. Każdy z biznesmenów czy bizneswoman może organizować swoją imprezę. Natomiast jest nieuczciwością opowiadanie, że powodem założenia tej instytucji są jakieś wyższe cele. Jeśli państwo chcecie zrobić lepszą imprezę, to proszę bardzo, ale nie na tydzień przed, nie z obmawianiem dotychczasowych wydawców, dotychczasowych organizatorów, nie z opowiadaniem nieprawdziwych informacji. Zorganizujcie sobie we wrześniu, w październiku, nawet w lutym czy w marcu, ale organizowanie tydzień przed, zawłaszczanie pomysłu, okłamywanie wydawców i organizatorów zagranicznych jest po prostu nieuczciwością, a mam takie jednoznaczne informacje i sygnały, że wasi reprezentanci okłamywali wydawców zagranicznych, wydawców krajowych i reprezentantów organizacji międzynarodowych targów książki z zagranicy. I pewnie przyjdzie kiedyś czas, że te informacje będę przedstawiał jako dowód nieuczciwej konkurencji, złamania przepisów, które zabraniają tego typu praktyk. Oczywiście. Podsumować. Nie odpowiada mi poziom naszej dyskusji, panie prezesie, dlatego że cały czas stosuje pan metodę rzucania czegoś w przestrzeń, oskarżania nas o nieuczciwe praktyki, o działania nieetyczne, czy wręcz, jak usłyszałam, mafijne.
nie posługując się faktami. Jeśli przyjdzie czas na taką weryfikację, to oczywiście bardzo chętnie tutaj wymienimy się dokumentami. Ale dzisiaj myślę, nie po to się spotkaliśmy. Za dwa dni mamy targi, za tydzień kolejne. I miałam cichą nadzieję, że jesteśmy w stanie tutaj dojść po pierwsze do przyczyn, z jakich zaistnienia tej sytuacji. To jest pierwsze. Jeżeli pan zamyka oczy na to, co było jakby podstawową przyczyną powołania tej spółki i takiej determinacji wydawców do zorganizowania tej imprezy, to jakby nie widzę możliwości w ogóle dalszego porozumienia się czy jakiejś takiej merytorycznej dyskusji. Bo pierwszym podstawowym powodem, dla których w ogóle zaistniała ta impreza, było niezadowolenie wydawców i to rosnące, narastające z roku na rok i w odczuciu wydawców jakby obniżanie się rangi tej imprezy. I nie można zamykać oczu na to i udawać, że tego nie ma, że my sobie to wymyśliliśmy. Bo to nie jest tak, bo zbyt duża grupa wydawców zdecydowała o powołaniu tej imprezy. Ja już nie mówię o udziałowcach spółki, ale w ogóle zbyt duża grupa wystawców opowiedziała się za organizacją tej imprezy jako szansą na zmianę. Bo jak mówiłam, nie ma gwarancji sukcesu, ale przynajmniej dajemy sobie szansę na to, że stworzymy jakąś nową jakość. I ja uważam, że nasza impreza jest taką nową jakością. Dlatego, że daje naprawdę powiew jakiejś świeżości. Oprócz tego, że targi odbywają się w podobnej formule, bo na całym świecie są stoiska i książki. Tylko o randze tych targów świadczą imprezy, które obudowują targi, czytelnicy i imprezy organizowane przez wydawców. I jeśli w tym roku porównamy ten program, to chyba przyzna pan, że ilość imprez obudowujących nasze targi no jest znakomicie bardziej interesująca, większa, nowocześniejsza, kierowana do całego spektrum czytelników, od najmłodszych do emerytów. Jest to impreza nowoczesna, nawet w odbiorze PR-owym. Więc nie może pan zamykać oczu na fakty. A faktem jest po prostu niezadowolenie wystawców, którzy do tej pory byli. Jeżeli pan mówi, że impreza ma cały czas tę samą rangę, że ona rośnie, że jest coraz ważniejsza dla wystawców, dlaczego jest ich coraz mniej? Przykro mi, że po raz kolejny pani prezes powiedziała, że użyłem określenia, mówię o słowie mafijnym, nie użyłem czegoś takiego. Natomiast podam konkretny przykład. Otóż kilka tygodni temu podam przykład nieuczciwego informowania przez państwa przedstawicieli kontrahentów zagranicznych. Kilka tygodni temu w trakcie targów paryskich przedstawiciele targów w Moskwie opowiedzieli mi, że w miesiącu lutym pan Rafał Skąpski, jeden z filarów państwa inicjatywy, odwiedził Ministerstwo Druku i Mass Mediów i przekonywał kierownictwo tegoż Ministerstwa Federacji Rosyjskiej, że międzynarodowych targów książki w Warszawie nie będzie, że prawie wszyscy wydawcy organizują targi, warszawskie targi książki. Targi moskiewskie powiedziały jednoznacznie, co myślą na temat tej inicjatywy, że jest to łamanie zasad, że jest to nieuczciwa konkurencja, jest to okłamywanie kontrahentów zagranicznych i że partnerem ich od wielu, wielu lat jest Ars Polona i będą na targach Ars Polony, bo tego typu nieuczciwa konkurencja, jaka w tej chwili ma miejsce w Warszawie, także jutro może być w Moskwie. Świat coraz bardziej jest otwarty i wolność gospodarcza jest coraz bardziej powszechną zasadą działania. W związku z tym także metody nieuczciwej konkurencji od czasu do czasu są stosowane. I pan dyrektor Owsiannikow powiedział jednoznacznie, że nie będzie popierał tego typu metod. Myślę, że to jest komentarz dość jednoznaczny do państwa praktyki.